Jako pierwszy będzie występował pan Maciej Wita, firma BSF, marka Ecovillo. Już. Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam wszystkich uczestników i wcześniejszych prelegentów, również tych, którzy będą występować po mnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Wita. Drodzy Państwo, tak jak zostałem przedstawiony, reprezentuję dzisiaj firmę BASF, właściciela marki Ecovio. Być może część z Państwa zastanawia się, co na ekologicznym webinarze robi firma, którą z pewnością większość, jak nie wszyscy z Państwa kojarzycie ze środkami ochrony roślin. Otóż, drodzy Państwo, firma BASF oprócz tradycyjnych środków ochrony roślin w swoim zapleczu, w swoim portfolio ma również rozwiązania do rolnictwa zrównoważonego, do rolnictwa ekologicznego. Widzimy zapotrzebowanie, widzimy potrzebę inwestowania w ten segment, co też robimy, w efekcie czego możemy pochwalić się no, kilkoma już mocnymi produktami. Ja dzisiaj, co prawda, skupię się na jednej z nich, wspomnianej wcześniej technologii EcoVio. Natomiast w firmie mamy również w swojej ofercie zarówno fungicydy biologiczne oparte na przykład o bakterie Bacillus amyloliquefaciens, czy pożyteczne nicienie będące biologicznymi insektycydami, czy chociażby feromony, które również są biologicznym rozwiązaniem dopuszczonym oczywiście w rolnictwie ekologicznym. Niemniej jednak dzisiaj skupię się na technologii EcoVio. Drodzy Państwo, tak sobie pomyślałem, widząc notabene świetną prezentację otwierającą dzisiejszy webinar, w której było sporo ciekawych statystyk, że druga część dzisiejszego spotkania również rozpocznie się od statystyk. Pokażę Państwu kilka statystycznych informacji, ponieważ dobrze zinterpretowana statystyka może dać nam odpowiedź na pytanie, w którym kierunku będzie rozwijał się rynek, w którym kierunku on już się rozwija i czego można się spodziewać. Natomiast, drodzy Państwo, Zielony Ład, rzecz, o której podczas dzisiejszego spotkania już kilkakrotnie mówiono, i ustawa ROP. O tym nie mówiono. Ja o tym dzisiaj troszkę więcej powiem. Ustawa ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta w kontekście biodegradowalnych rozwiązań, ustawa, która będzie miała kluczowe znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o Zielony Ład, przepisy, jakie zostały wprowadzone, myślę, wszyscy znają. Oczywiście w kontekście rolnictwa ekologicznego nie ma mowy w żadnym wypadku o stosowaniu chemicznych pestycydów, natomiast w rolnictwie konwencjonalnym Zielony Ład zakłada ograniczenie stosowania tych środków o 50%. Zatem w tej sytuacji, zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i w świetle tych oczekiwań, tych przepisów, każde rozwiązanie, które pozwala ograniczyć czy wyeliminować stosowanie środków ochrony roślin, nabiera coraz większego znaczenia. Natomiast dlaczego umieściłem tutaj informację o tej ustawie? Otóż, drodzy Państwo, ta ustawa, czy od tej ustawy oczekuje się między innymi definicji. O jakich definicjach myślę, ja powiem za chwilkę. Natomiast przejdźmy do tych statystyk. Drodzy Państwo, 92% nabywców zdeklarowało segregację plastikowych odpadów, a 88% zaznaczyło, że regularnie oddaje do recyklingu szklane opakowania. Jeszcze jedno słowo wstępu do tych statystyk. To są statystyki z badań wykonanych w 2020 roku, zatem 2 lata temu. Stąd będą dwa punkty dotyczące naczyń jednorazowych, które jak z pewnością Państwo wiecie, dziś już są nieaktualne, natomiast celowo umieściłem te wyniki z 2020 roku, aby pokazać, że ta tendencja ona trwa. To nie jest coś, co rozpoczęło się wraz z wprowadzeniem przepisów zwanych Zielonym Ładem. Aż 31% polskich nabywców przestało kupować produkty ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko. Z 18 do 21% wzrósł odsetek polskich konsumentów, którzy podejmują działania związane z redukcją plastikowych odpadów. Z 41 do 35% zmalała liczba nabywców lekceważących ten problem. Aż 55% konsumentów używa opakowań uzupełniających, o ile te są dostępne.
a 54% stara się unikać plastiku, kupując owoce i warzywa. I do tego punktu, do punktu dotyczącego kupowania plastiku, kupowania owoców czy warzyw w plastikowych opakowaniach, za chwilę jeszcze wrócimy, 83% kupujących używa własnych toreb na zakupy, a 77% rezygnuje z zakupów plastikowych sztućców na przyjęcie. I ostatnie cztery zdania. W Polsce zużywa się około 3,5 miliona ton plastiku rocznie, co daje około 100 kg na osobę. 74% Polaków popiera całkowity zakaz produkcji plastikowych naczyń jednorazowych, co się już wiemy wydarzyło, a 46% uważa, że powinno się zmusić producentów do całkowitej rezygnacji z plastikowych opakowań. 35% Polaków rezygnuje z zakupu niektórych produktów ze względu na plastikowe opakowanie. Głównie dotyczy to jedzenia na wynos, soków, napojów gazowanych, niegazowanych czy produktów mlecznych i wody. I ostatnia myśl, ostatnia statystyka. 72% Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za produkt w opakowaniu o mniejszej zawartości plastiku i w skali Europy jest to najwyższy wynik, ponieważ u naszych sąsiadów za zachodniej granicą, Niemców, jest to 63%, 60% Brytyjczyków czy 54% Belgów. I to, o czym przed chwilą mówiłem, drodzy Państwo, Francja wprowadza zakaz pakowania warzyw i owoców w plastik. Możecie Państwo zastanawiać się, skąd, dlaczego taki wstęp. Otóż, drodzy Państwo, to, co dzisiaj Państwu przedstawię, to rozwiązanie zarówno dla producentów warzyw, jak i dla tych producentów, którzy bądź pośredników, którzy te warzywa pakują i są lub będą zobligowani do przestrzegania przepisów, które wchodzą. Natomiast dlaczego wcześniej powiedziałem o ustawie ROP, o definicjach? Drodzy Państwo, w Polsce dzisiaj z jednej strony pojawia się coraz więcej rozwiązań biodegradowalnych. Coraz częściej słyszymy o tym, że coś jest biodegradowalne. Natomiast czego przede wszystkim brakuje, to jasnej, konkretnej definicji, co to są rozwiązania biodegradowalne, a czym są w ogóle tworzywa, czy czym biodegradowalne, czym są tworzywa kompostowalne, czy generalnie czym są biotworzywa. Wszystko brzmi bardzo podobnie, natomiast jednoznacznie dziś można powiedzieć, że biotworzywa to nie tworzywa biodegradowalne, a tworzywa biodegradowalne to wcale nie znaczy, że są one kompostowalne. Ja to Państwu wyjaśnię pokrótce, ponieważ nie mamy dzisiaj dużo czasu, ale w kontekście tego, co być może chcielibyście Państwo stosować na swoich polach bądź do pakowania swoich warzyw. Ja o konkretnych produktach będę mówił za chwilę, bo będzie, jak część Państwa na pewno się domyśla, będę mówił między innymi o folii ściółkującej, która trafia na pole. Natomiast, drodzy, ważne, aby takie definicje jak tworzywa biodegradowalne czy kompostowalne były właściwie zdefiniowane, ponieważ dzisiaj czysto teoretycznie produkt, który jest w 100% plastikowy, czy to jest polietylen, polipropylen czy polichloryk winylu, czysto teoretycznie taki produkt może zostać sprzedany z oznakowaniem biodegradowalny. Bardzo ważne jest to, aby takie rzeczy jak tworzywa biodegradowalne czy kompostowalne zostały właściwie zdefiniowane, ponieważ dziś, tak jak powiedziałem, czysto teoretycznie Państwo może zostać zaoferowany produkt, który jest czystym polietylenem, polipropylenem, a który będzie podpisany biodegradowalny, bo w teorii on biodegradowalny jest, co że po 500 latach, to dzisiaj w świetle obowiązujących przepisów nie ma większego znaczenia i właśnie o to chodzi, żeby takie rzeczy zostały zdefiniowane. Natomiast rzeczy, na które Państwo macie mniejszy wpływ, a które na pewno wprowadzają w błąd, to proszę zobaczyć na materiały, które nie są biodegradowalne, a jak one dzisiaj w świetle tych braków definicji mogą brzmieć. Materiał oksydegradacyjny, czy nawet te same nazywane oksybiodegradacyjne, które tak naprawdę są zwykłym plastikiem, czy to polietylenem, czy polipropylenem, natomiast w swoim składzie zawierają dodatkową substancję, która powoduje przyspieszony rozpad polimerów, ale nie ich biodegradację, nie ich kompostowalność. I to są rzeczy, tak jak powiedziałem, na które Państwo nie macie wpływu, ale przy braku tak naprawdę definicji
to w takich sytuacjach można zostać wprowadzony w błąd. Natomiast w Europie jest to znormalizowane. Występują normy mówiące o tym, co jest biodegradowalne. Jest norma mówiąca o tym, co jest kompostowalne i gdzie kompostowalne. Czy to w kompostowni przemysłowej, przydomowej, czy w glebie. Są dwie instytucje właściwie certyfikujące i dziś państwo, kupując jako producenci rolni, kupując załóżmy folię do ściółkowania, która w nazwie jest biodegradowalna, dziś państwa przede wszystkim powinna interesować ta norma 17.033, czyli o tym, że ten produkt jest kompostowalny w glebie. To tylko i wyłącznie daje państwu gwarancję tego, że produkt, który państwo kupicie, nie zanieczyści waszych ziem. Dziś była mowa o zanieczyszczeniach pestycydami, które były stosowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a które do dziś są odnajdywane czy wykrywane w glebie. Natomiast przeoranie pola czy wykorzystanie do ściółkowania materiału, który w teorii miał być kompostowalny, a on nie jest ani kompostowalny, jedynie się rozpadł na mniejsze cząsteczki, to jest zanieczyszczenie mikroplastikiem, który również w produkcji ekologicznej jest niedopuszczony, niemile widziany. Drodzy Państwo, przechodząc do konkretów, przechodząc do technologii EcoVio, część z Państwa markę EcoVio na pewno zna z folii ściółkującej, o której za chwilę więcej powiem. Natomiast EcoVio to nie tylko rozwiązania dla rolnictwa, to nie tylko folia ściółkująca, to również rozwiązania do pakowania żywności. Tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na folię Stretch w technologii EcoVio, która jest i biodegradowalna, i kompostowalna, mało tego, kompostowalna w kompostowni przydomowej, co dla konsumenta ma ogromne znaczenie, bo mówiąc wprost, taka folia, nawet jeśli trafi na kompostownik przydomowy, ona się tam po prostu rozłoży w kompost i nie będzie zalegać. W takim wypadku, jeżeli Państwo pakujecie swoje warzywa bądź owoce, folię Stretch dziś zawierającą polichlorek winylu, taki produkt w technologii EcoVio posiadamy. Również w technologii EcoVio można zrobić torby na owoce czy torby generalnie zakupowe, również opakowania termoformowalne, natomiast czy worki na śmieci, które już są dostępne w sieciach, w polskich sklepach. Natomiast dziś więcej oczywiście powiem o folii ściółkującej. Natomiast cała technologia EcoVio to jest inwestycja, to jest technologia dostępna globalnie. Technologia zawierająca nie tylko te najważniejsze certyfikaty w Europie, ale na całym świecie, nie zawiera żadnych magicznych dodatków, nie pozostawia po sobie mikroplastików, jest w pełni w 100% biodegradowalne i kompostowalne i poprzez mikroorganizmy glebowe w glebie zamienia się na wodę, dwutlenek węgla i biomasę. To jest to, co najważniejsze. Natomiast przechodząc do folii ściółkującej, drodzy Państwo, z tym produktem w Polsce jesteśmy już od 2016 roku. Rozpoczęliśmy pracę z folią ściółkującą od testów w Instytucie Ogrodnictwa Skierniewice. Ten test, ja dzisiaj nie będę mówił o wynikach, natomiast one są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Generalnie w Skierniewicach sprawdziliśmy, oprócz tego, jak ta folia się rozwija, jak ona się zachowuje w trakcie rozwijania, przede wszystkim jak się zachowują mikroorganizmy glebowe po zaoraniu tej folii, czyli których z nich wzrasta najwięcej, których mniej, co generalnie w glebie się dzieje, dokładną analizę tego mamy. Natomiast w 2016-2017 roku od razu ostro ruszyliśmy w pola, testując to rozwiązanie, nie tylko w różnych regionach Polski, ale również na różnych gatunkach, to znaczy o różnym okresie wegetacji, ponieważ to również ma kluczowe znaczenie, jak dana folia ściółkująca, biodegradowalna zachowuje się w przypadku uprawy roślin o krótkim okresie wegetacji, a jak kiedy uprawiamy rośliny o okresie wegetacji zdecydowanie dłużej. Dziś jakbym miał tą mapę uzupełnić o to, gdzie ta folia została już komercyjnie zastosowana, gdzie Państwo i Państwa sąsiedzi ten produkt wykorzystywali, to ta mapa byłaby zdecydowanie bardziej kolorowa i bogata. Na pewno mogę dziś powiedzieć z całą pewnością, że o zastosowaniu folii ściółkującej z EcoVio M nie mówimy już w perspektywie Polski na kilkudziesięciu, a zdecydowanie na kilkuset hektarach, co pokazuje też tą tendencję, czym generalnie producenci są dzisiaj zainteresowani, myśląc o czy rolnictwie ekologicznym, czy o rozwiązaniach pozwalających wyeliminować
stosowanie, w tym przypadku oczywiście herbicydów. Drodzy Państwo, ta folia jest produkowana w Polsce przez polską firmę Sipeco z Jarosławia koło Rzeszowa. Produkcja w Polsce ma kluczowe znaczenie pod kątem kosztów transportu, które, jak wszyscy wiemy, bardzo mocno wzrosły. To, że to rozwiązanie jest produkowane w Polsce, ma również wpływ na to, że ten produkt na pewno jest cenowo korzystniejszy, niż gdybyśmy mieli go ściągać z innego kraju, czy Unii Europejskiej, czy tym bardziej spoza Unii Europejskiej. I generalnie, chcąc zakupić taki produkt, należy kontaktować się z firmą Sipeco, która wskaże Państwu, gdzie można ją zakupić. Natomiast to, co Państwa na pewno bardziej interesuje, to to, jak ta folia zachowuje się w glebie. Po lewej stronie macie Państwo zdjęcie fragmentów folii. Ta linijka ma 20 cm fragmentów folii. Ta folia została zaorana w Instytucie w Skierniewicach właśnie w listopadzie, a wygrzebana ta folia została na wiosnę przed siewem pszenicy jarej. Zatem to jest folia, która tak naprawdę zaledwie kilka miesięcy w glebie się znajdowała i już widać, jak intensywnie zachodził proces jej biodegradacji i kompostowania w glebie. Zdjęcie po prawej stronie to jest z trudnością znaleziony fragment na polu po zbiorze tej pszenicy jarej. Drodzy Państwo, tutaj poproszę filmik. Drodzy Państwo, w przypadku koniecznej uprawy warzyw o krótkim okresie wegetacji na pewno można się zastanawiać, jak ta folia się zachowuje, gdy po prostu szybciej zbierzemy warzywa i trzeba będzie stależować i zaorać pole. Nie ma najmniejszego problemu. To, co Państwo widzieliście, to był obraz 81 dokładnie dni od rozwinięcia folii na polu, folii w tym przypadku 13-mikronowej. Zatem nie ma najmniejszego problemu, ponieważ ta folia, co to znaczy biodegradacja, bo często producenci źle to rozumieją, że produkt jest biodegradowalny, to znaczy, że on w połowie sezonu zniknie. Nie. W przypadku folii z EcoVioM, to jest folia, tak jak Państwo widzieliście, ona swoje zadanie pełni do samego końca. No, ten film, tą osłonę gleby pełni do samego końca. Ona po prostu traci właściwości fizyczne, to co Państwo widzieliście, byśmy chcieli ją ręcznie zerwać, nie ma szans. Ona już się rwie, więc spokojnie, załóżmy, gdyby tam rosła sałata, której już nie ma, wjeżdżamy talerzówką, ona się nie plącze w talerze. Tak zachowuje się właśnie folia z EcoVioM. Zatem podsumowując, jest to folia w 100% biodegradowalna i kompostowalna w glebie, na co zwracam uwagę. Jest to produkt non-GMO. Co to znaczy? Drodzy Państwo, technologia EcoVio to nie jest technologia ze skrobi kukurydziany. To jest technologia PLA, zatem polilaktyd, który powstaje na bazie skrobi kukurydzianej. Tutaj mówimy o kwasie mlekowym, natomiast kukurydza do jej produkcji nie jest kukurydzą GMO. Jest to produkt sprawdzony w polskich warunkach glebowych. Na to też zwracam uwagę, drodzy Państwo, bo to, że jakiś produkt, jakaś, załóżmy na ten przykład, porównywalna folia ściółkująca sprawdza się w Hiszpanii, nie znaczy, że ona tak samo będzie zachowywać się na naszych ziemiach, w naszej szerokości geograficznej. W Polsce mamy grubość 13 i 15 mikronów i jest to rozwiązanie zarówno do rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego. I już na zakończenie, drodzy Państwo, na dobrą sprawę, podczas mojego wystąpienia mógłbym włączyć jeden duży film, który nagraliśmy na temat stosowania tej folii. Nie zrobiłem tego. Ja do tego obejrzenia filmu Państwa zachęcam. Wystarczy, że wejdziecie Państwo na serwis YouTube i w wyszukiwarce wpiszecie warzywa, czyli tak jak organizator dzisiejszego spotkania, folia, czyli to, o czym dzisiaj mówiłem, i EcoVio, technologia firmy BASF. Warzywa, folia, EcoVio i zaraz pierwszy film, jaki Państwu wyskoczy, to jest duży materiał na temat stosowania tego produktu od rozwinięcia w trakcie sezonu po jego talerzowanie tutaj z gospodarzem, z panem Bartoszem Śniadeckim, który górki produkował i nadal będzie produkował z wykorzystaniem folii EcoVio. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego materiału. Zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu. Jeszcze raz dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję. Dziękujemy, Maciej. Maciej Wita, firma BASF, marka EcoVio. Poproszę panią Violettę Misiewicz, firma Probiotics Polska. Będzie tutaj towarzyszył pan Sławomir Gacka, prezes firmy Probiotics Polska. Bardzo proszę. Pozostawiam panią z naszymi widzami.
Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, reprezentuję firmę Probiotics Polska, firmę producenta wyrobów na bazie probiotycznych mikroorganizmów. Dziś chcę Państwu przedstawić probiotechnologię, czyli naszą technologię metodyki naturalnej uprawy, czyli takie kompleksowe, bym powiedziała w 90% rozwiązanie, które jest w ekologii jak najbardziej wskazane i którymi już od 16 lat aktywnie wdrażamy. Szanowni Państwo, firma Probiotics Polska jest to firma, która wytwarza wyroby na bazie probiotyków, czyli pożytecznych mikroorganizmów. Wytwórnia mieści się w Bratuszynie i tam są wytwarzane wyroby, które mają bardzo szerokie zastosowanie. W naszej ofercie są wyroby, no dziś będę mówiła Państwu o wyrobach dla rolnictwa, ale są bardzo szerokiego, bo przede wszystkim mamy technologię, która oferuje wyroby do upraw rolnych, dla gleby, dla roślin, dla zwierząt również, jak również dla ludzi, dlatego że mikroorganizmy są wszędzie i my mówimy o idei jednego zdrowia, a żebyśmy byli wiarygodni, to musimy zadbać od podstaw, czyli od fundamentów, od gleby. Nad jakością naszych wyrobów czuwa Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, w którym wykonujemy szereg badań, jak również preparatów naszych, zanim zostaną wdrożone do sprzedaży, ale przede wszystkim wykonujemy też badania glebowe, czy są jakieś pozostałości, czy środków ochrony roślin, jak również na mikro, makroelementy, na zawartość próchnicy, jak również tworzymy bank pożytecznych mikroorganizmów, ale również, szanowni Państwo, badamy owoce, warzywa na zawartość mikro, makroelementów, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Szanowni Państwo, ofertę, którą posiadamy, to jest linia wyrobów naturalnych, która kompleksowo dba o glebę i rośliny. Podstawą stanowią wyroby, które zawierają żywe, pożyteczne mikroorganizmy w postaci M-Farmy, M-Farmy Plus, MA5, MA5 z wrotyczem oraz inne, które są uzupełnieniem, czyli wyroby odżywiające, wspierające rozwój roślin, jak również podwyższające ich aktywność biologiczną, przede wszystkim gleby. 16 lat naszej aktywnej pracy i wdrażania tych wyrobów, które Państwu tu właśnie przed chwileczką pokazałam, bo to są wyroby, o których wspomnę, bo nie ma dzisiaj czasu, ale przede wszystkim odżywienie biologiczne, gleby, aminokwasy również, odżywki, kwasy humusowe, odżywki krzemowe, algowe, preparaty na bazie drożdży. Taka gama wyrobów pozwoliła, że posiadamy w ofercie metodyki naturalnych upraw do bardzo wielu upraw i przede wszystkim są to metodyki, które mają bardzo duże znaczenie we wdrożeniu, jak również w ekologii, jak również w konwencji. Ale tu przede wszystkim chcę Państwu pokazać dzisiaj przykładowe wdrożenie i zastosowanie tych wyrobów. Co jest bardzo ważne? Te metodyki powstały w opracowaniu i poprzez współpracę z producentami rolnymi, którzy nam zaufali, którzy stosują już od, bym powiedziała, 16 lat, takich mamy współpracowników, technologię i cieszą się dziś naprawdę wysokiej jakości glebą, plonami, roślinami, które są odporne, bo przede wszystkim odżywienie, to jest najważniejsze. Wychodzimy do Państwa z ofertą, gdzie nie tylko zastosowanie wyrobów danych ilości, ale to przede wszystkim taką precyzyjność, ponieważ dla nas jest ważne, rozmawiając z kontrahentem, co jest w glebie, jaka jest próchnica. My musimy od tego zacząć. Analiza wyników glebowych, będziemy wprowadzać badanie mikrobiologiczne gleby, czyli jakie bakterie funkcjonują, za co odpowiadają. Czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że życie biologiczne gleby ma największe znaczenie, czy wszystko, co zadamy do tej gleby, jest przyswajalne. Bo jak nie ma przyswajalności, to zapomnijmy o jakości. I to jest bardzo ważne, czyli badanie chemiczne na zawartość dostępnych form, na badanie stanu odżywienia rośliny w trakcie wegetacji. To jest bardzo ważne, bo to nam pokaże, co możemy precyzyjnie zastosować. I teraz, szanowni Państwo, gleba to jest podstawą. My mówimy o tym od 16 lat i staramy się, żebyście też Państwo, jeżeli osoby są zainteresowane taką współpracą, podejść i powiedzieć wprost.
Gleba jest fundamentem żywienia. Bez zdrowej gleby nie ma zdrowych roślin. Degradacja gleby doprowadziła do strat tych mikro, makroelementów, a gleba, która jest uboga w składniki pokarmowe, w mikro, makroelementy i która nie ma tego życia biologicznego, nie będzie dawała zdrowych plonów. Dlatego musimy, to jest podstawą, co musimy zawsze patrzeć w glebę i to jest największa inwestycja, w którą powinniśmy zadbać. To ona da nam tą całą, wszystkie, bym powiedziała, sukcesy, o których dzisiaj mówimy, bo bez tego fundamentu, czyli tej profilaktyki, nie ma mowy o sukcesie. Szanowni Państwo, mówimy o rolnictwie regeneratywnym, opartym na biologicznym potencjale gleby, czyli musimy zadbać o próchnicę, o składniki odżywcze, o mikroorganizmy glebowe, które są bardzo ważne, bo to one są tym, co przerabiają, to, co detoksykują, to wszystko, co zadamy do gleby, one muszą udostępnić roślinom formy bardzo przyswajalne. To one decydują o tym, czy gleba będzie aktywna biologicznie. Preparaty na bazie mikroorganizmów, one przede wszystkim tworzą tą strukturę gruzołkowatą, wspierają, stabilizują zdrowe kierunki rozkładu masy organicznej i procesów próchniczych, poprawiają siłę rodną gleby. Tworzą swoistego rodzaju taką tarczę uniemożliwiającą osiedlanie się chorobotwórczych mikrobów. Poprawiają zdrowotność roślin i ograniczają zmiany fizjologiczne w roślinie, szczególnie po zastosowaniu, no wiadomo, tu nie można pestycydów, ale gdyby coś były sytuacje, że nie wiem, no wiadomo, że w sąsiedztwie też może być, to takie probiotyki sobie z tym idealnie radzą. Rozkładają szkodliwe toksyny. Mamy na, bo badania przeprowadzamy na eliminacji pozostałości. Wzbogacają glebę w bioaktywne składniki i przede wszystkim udostępniają roślinom łatwo przyswajalne formy, związki mikro, makro, ultraelementy, enzymy, witaminy, minerały, cukry i inne czynne związki organiczne i przede wszystkim regulują, optymalizują pH gleby i na to należy zwrócić uwagę. Dla roślin one przede wszystkim ograniczają stres roślin, przez wspieranie ich naturalnej odporności na przymrozki, susza, czy nadmiar wody, patogeny, czy szkodniki jakiekolwiek i mechaniczne uszkodzenia, na przykład gradobicia. Wzmacniają siłę kiełkowania poprzez biasekurację materiału nasadzeniowego, zwiększają wartości odżywcze, to jest bardzo ważne, bo mówimy o ekologii, a musimy wiedzieć, że ten wyrób ekologiczny musi mieć tą ilość mikro, makro elementów, żebyśmy my dla swojego zdrowia mieli ten zdrowej jakości plon, smaczny, zwiększają walory również smakowe, poprawiają wigor, witalność i przede wszystkim też zwiększają się ilość plonowania, bo to musimy mówić o zdrowych, o przyswajalnych składnikach i poprawiają też warunki przechowalnicze owoców i warzyw. Czyli tu zadbajmy o profilaktykę i będziemy mieli zdecydowanie większą odporność. Materia organiczna, czyli wszystko przefermentowane jest niezbędne, bo to jest najlepsza materia, nawóz organiczny, który będzie przyswajalny dla roślin, tak? Ale wszystko przefermentowane. Obornik przefermentowany jako kompost, słoma, reszki pożywne, to zawsze mikroorganizmy będą szły w kierunku właściwego procesu, właściwej, czyli procesu fermentacji. Chcę tu Państwu pokazać, jak przeprowadziliśmy wyniki badań na kompost z obornika i ile w jednej tonie z zastosowaniem M-Farmy Plus preparatu mikrobiologicznego, jak zwiększa się zasobność składników pokarmowych, które są w takim kompoście. Na to proszę zwrócić uwagę, bo dzięki takiej technologii macie możliwość dostarczenia roślinom najlepszej jakości nawozu, przede wszystkim, który jest kompost z obornika, ale przefermentowanego. Chcę też z Państwem się podzielić, jaka jest aktywność biologiczna gleby po zastosowaniu na przykład M-Farmy Plus, do nawadniania, tak? Wraz tu było z innym preparatem, który zawierał drożdże, ale przede wszystkim do 20 dni ta aktywność, czy najwięcej w trzecim dniu aktywności, jakie jest życie biologiczne, czyli co się zwiększa? Przyswajanie, dostarczanie składników pokarmowych dla roślinie. Zwiększa się jej odporność na wszelkiego rodzaju stresy. Szanowni Państwo, chcę Państwu powiedzieć i zwróćcie na to uwagę. To jest jedyny na rynku preparat, który oferujemy jako zwiększający właściwości gleby, a przede wszystkim bardzo dobrze magazynujący, też zatrzymujący wodę. Alginit to jest wyrób, który zawiera ponad 60 pierwiastków, ale
których roślina potrzebuje. Zrobiliśmy badania, gdzie jest ich około 100 tak naprawdę. To, co wykazujemy 60, bo to są zdecydowanie większe ilości, ale co jest bardzo ważne. Poprawia jakość gleby, szczególnie o odczynach kwaśnych. Ma dużo dostępność wapnia, duża dawka strukturotwórczego humusu, który ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ on poprawia dostępność składników odżywczych, pokarmowych dla roślin. Przede wszystkim też ułatwia przekształcanie tych składników w formy bardzo łatwo dostępne i tak naprawdę to jest takie, bym powiedziała, 90% bym stwierdziła, że to jest zapotrzebowanie dla rośliny pierwiastków, które są również bardzo ważne. Nie mówmy o podstawowych, tak, kilku składnikach odżywczych, bo w naturze i jest wiele składników, które są dla gleby, dla roślin i dla człowieka potrzebne. Tak więc patrzmy na kompleksowe rozwiązanie, które oferujemy. I teraz Państwu, w związku z tym, że nie mamy dużo czasu, przedstawię, tu jest akurat konkretna metodyka, gdzie oferujemy kompleksowe rozwiązanie. Preparaty przede wszystkim, doglebowo, zadbajcie o glebę. Bakteryjny M-Pharma Plus, które stosowane jako jest uaktywnienie tych wszystkich składników pokarmowych, które są również dostępne w glebie, ale są są w glebie, ale są niedostępne dla rośliny. Aminokwasy w formie czy radikulum, a nawóz azotowy organiczny, który jest wolno, jest bardzo, znaczy ma dłuższy okres uwalniania się, tak więc 3-miesięczny, czyli jest zapotrzebowanie rośliny na pełen okres wegetacji. Co jest bardzo ważne, alginit, jeżeli oczywiście nie mamy też możliwości jako kompostu, bo jeżeli mamy kompost, który jest przefermentowany, zastosowane są probiotyki, czyli w formie M-Pharmy Plus, możemy tę dawkę zmniejszyć, bo my już tam będziemy mieć dużo. Szanowni Państwo, co jest też ważne, należy wdrażać takie technologie, które będą dla nas opłacalne, bo musimy mówić o tym sukcesie, czyli wdrażać to, co daje te najlepsze możliwości, testować. Do zaprawiania nasion, M-Pharma, która eliminuje rozwój wszelkiego grzybu w pleśni, a przede wszystkim też uaktywnia ten system korzeniowy z krzemem, adesilem. Momencik, bo mi się coś... I teraz chcę tu Państwu pokazać, ja tu akurat daty, bo my dość precyzyjnie analizujemy uprawy i rozmawiamy z producentami rolnymi i wiele mamy tych doświadczeń takich, których spisujemy. Kiedy były wdrożone, w jakim czasie i tu jest do podlewania. Od 6 to jest akurat w uprawie pomidora. Żeby wszystko ładnie zaczęło funkcjonować, odżywić, przyspieszyć, czyli zabieg. M-Pharma plus kwasy humusowe, odżywki aminokwasowe. Później wiadomo ochronę, robimy biologiczną ochronę. M-Pharma, preparaty na bazie mikroorganizmów proszę traktować jako adiuwant również, który będzie i zwiększa się, który bardzo zwiększa aktywność tych preparatów, które wdrażamy, odżywek, bo my przede wszystkim dajemy technologię, która ma robić ochronę mikrobiologiczną gleby i odżywiać przede wszystkim rośliny, bo to jest najważniejsze. Poprzez odżywienie robimy ochronę. Jak również tu algi, które są bardzo ważne. I kolejne zabiegi to też takie profilaktyczne. Od 4 tygodnia co 7 dni, słuchajcie, systematycznie, nawet zmniejszając dawkę, jeżeli będziecie wprowadzać inne preparaty odżywcze, to również miejcie na uwadze mikroorganizmy, bo one zwiększają skuteczność. Możecie ograniczyć stosowanie odżywek nawet o 20% ze względu na to, że jeżeli wdrożymy preparat mikrobiologiczny, to on zwiększa jego aktywność i to aktywność działania. Tu preparaty drożdżowe, czyli od mączniaka, od szarej pleśni i przede wszystkim odżywczo. I naprzemiennie, bo biologia lubi różnorodność, nie możemy cały czas stosować jednych, ale róbmy naprzemiennie i wdrażajmy preparaty, które będą odżywiały, robiły ochronę od przeciwko grzybową, tak i rozwoju wszelkiego rodzaju szkodników, bo też dobrze odżywiona roślina, to wtedy nie ma problemu, że wystąpią dane choroby. I kolejne odżywienia profilaktyczne. Macie tu też Państwo, zobaczycie w ofercie wyroby, które nie zawsze posiadamy w naszej ofercie, ale oferujemy, bo idziemy z gotowym rozwiązaniem do uprawy, czyli do producentów rolnych, którzy mają w 90% gotowe rozwiązanie wdrażania. To jest sprawdzone.
To są wyroby sprawdzone, najwyższej jakości, o których możemy, jesteśmy z nich wręcz dumni. Preparat na bazie drożdży, biosach, który będzie również bardzo ładnie, tak jak wspomniałam, mączniaka i też mączka skalna krzemowo-wapniowa, ta zwiększa się odporność rośliny, bo przede wszystkim poprzez to, że jest mocniejsza ściana komórkowa rośliny też, tak? I proszę Państwa, te zabiegi zauważyliście, że one są naprzemienne, czyli po prostu, żeby cały czas robić ochronę, to co wspomniałam, i zapobiegawczą, jak również przeciw szkodnikom. I na zakończenie, co jest ważne, w sensie na zakończenie zabiegów pozbiorczo, też zastosowanie preparatu mikrobiologicznego, kwasów humusowych, żeby była cały czas regeneracja tej gleby. I teraz, Szanowni Państwo, co chcę powiedzieć? Od dnia dzisiejszego powiem, tak więc to jest nasza też taka premiera, mamy nowe wyroby. Są to wyroby aminokwasy BioN12, który zawiera 12% azotu organicznego. A wiecie Państwo, że to jest tak naprawdę najwyższa zawartość azotu organicznego na rynku. Jeżeli mamy większą zawartość azotu, to więcej jest aminokwasów. A to tylko dlatego, że to jest fermentowane. I drugim jest bioret, wyrób rzadko spotykana, wyrób, który zawiera rzadko spotykaną czerwoną algę, która zawiera bardzo dużo ilości jodu oraz chitozanu, czyli ma właściwości fungistatyczne, czy ogranicza rozwój wszelkiego rodzaju patogenów, grzybów, chorobotwórczych. Chcę tu Państwu tylko na koniec pokazać plantacje z producentami rolnymi, którymi współpracujemy, cieszą się odpornością, jakością, ilością, bo to też jest bardzo ważne, bo to akurat mam gospodarstwo, w którym jest uprawiana sałata, seler i por. 5 wyglądające do wszystko na naszej technologii. Proszę zobaczyć, jak sałata, ja mówię, to jest jak po prostu, jak na rysuneczku pięknym, ale tak jest. Wdrożenie metodyki alginitu, który naprawdę ma bardzo dużo właściwości odżywczych. Ja tu się Państwu pochwalę i już kończę, Pani Aniu. To jest akurat uprawa pomidora, w którym jest wdrożona metodyka, w związku z tym, że nad tą plantacją ja akurat miałam doświadczenie, tak więc się chcę pochwalić, jakby odporna, jak ładnie wyglądała. Pierwsze grono porównywalne, gdzie zawsze jest najważniejsze, bo to o ilości plonu świadczy i jest odporna roślina, zdrowa. Tak więc, Szanowni Państwo, ja powiem tak, zapraszam serdecznie do współpracy, ponieważ oferujemy naprawdę szerokie możliwości i przede wszystkim takie, które patrzymy pod kątem to, co jest w glebie, żeby o glebę zadbać. Tak więc, jeżeli będą Państwo zainteresowani wdrożeniem metodyki w różnych uprawach, proszę kontaktujcie się bezpośrednio, czy do mnie, czy również do firmy, żeby dani doradcy się z Wami spotkali, porozmawiali i pod daną uprawę przygotowali metodykę. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Pani serdecznie, Pani Wioletta Misiewicz. Bardzo dziękuję. Prebiotics Polska. Również teraz proszę Pana doktora Michała Pniaka, Biokont Polska. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że teraz, że mnie słychać, bo miałem pewne problemy techniczne. I chciałbym Państwu przedstawić prezentację, w której trochę powiem o tym, jak chronić warzywa w uprawach ekologicznych. Takim głównym tematem czy całego naszego spotkania jest to pytanie, jak osiągnąć sukces produkcji i sprzedaży. No, ja będę skupiał się może trochę bardziej na produkcji, a w zasadzie na ochronie roślin przy użyciu preparatów, które mamy w naszej ofercie. Ale na początek chciałbym takich kilka zagadnień poruszyć, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o ochronę roślin. To znaczy te zagadnienia, które można by określić jako podstawowe zasady w ochronie ekologicznej. Bo no tutaj, jak wcześniej już przedmówcy też wspominali, nie tylko sama ochrona roślin w sensie zastosowania środków biologicznych, czy tych, które są zarejestrowane jako środki do upraw ekologicznych, to znaczy biologiczne na zasadzie makroorganizmów, mikroorganizmów, środków biotechnicznych, tych, które gdzieś tam znajdują się na liście dopuszczonych do ekologii,
dlatego że wszystkie działania składają się na ten końcowy efekt w postaci zdrowego, dobrego plonu, ale jednocześnie wszelkiego rodzaju inne działania, które podejmujemy w trakcie uprawy, mogą mieć bardzo duży wpływ na występowanie szkodników, na występowanie chorób. I takimi właśnie zasadami, wybranymi zasadami, te, które uważam, że są najważniejsze, czy o tych, o których chciałbym krótko dzisiaj powiedzieć, no to jest właśnie choćby zdrowy materiał roślinny. Im będzie bardziej zdrowy, tutaj chodzi o to, żeby były zdrowe nasiona, które używamy do uprawy, a jeśli to będą nasiona, które będą kwalifikowane, kupowane z odpowiednich źródeł, no to myślę, że tutaj nie powinno być z tym problemu. Ale jeśli chodzi o zdrowy materiał, to również sadzonki. Jeśli uprawiamy rozsadę, to ta rozsada powinna być w odpowiedni sposób przygotowana i powinna być zdrowa w momencie, kiedy wysadzamy na miejsce stałe. Więc to również jest bardzo istotne. Odpowiednie stanowisko, a więc przygotowanie stanowiska, odpowiedniej zasobności, odpowiednim pH, To też jest bardzo ważne i na to należy zwrócić uwagę. Żywienie zgodne z zasadami i przepisami. No, my tutaj mówimy o uprawie ekologicznej, więc obowiązują nas przepisy, które mówią o uprawie ekologicznej, a więc również mówią te przepisy o tym, jakie środki dożywienia, czy nawożenia możemy stosować w uprawach ekologicznych. A więc te zasady i przepisy są bardzo istotne, jeśli chcemy osiągnąć sukces, bo jeśli pojawią się, jeśli zastosujemy jakieś produkty, które będą niepewnego pochodzenia, nie będą miały certyfikatów ekologicznych, a będą posiadały jakieś pozostałości substancji niedozwolonych w uprawach ekologicznych, no to wiąże się to z tym, że w momencie, kiedy firmy skupujące czy firmy certyfikujące będą pobierać próbki naszych upraw, no to narażamy się na konsekwencje w postaci odebrania certyfikatu, wycofania ze sprzedaży produktu na nasz koszt, wszelkiego rodzaju koszty, które nie powinny, o których powinniśmy myśleć, a których nie chcemy, żeby się wydarzyły. No oczywiście, żeby rośliny były zdrowe, dobrze odżywiane, to odżywianie powinno być optymalne, więc używanie nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że ekologia to jest samo urośnie, tylko powinniśmy pomagać roślinom, bo jeśli stanowisko będzie słabsze, więc rośliny też potrzebują odpowiedniego odżywienia, optymalnego odżywienia, aby wydały odpowiedni plon. Kolejnym takim czynnikiem, który jest bardzo istotny w perspektywie ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, to jest monitoring i prognozowanie zarówno chorób, jak również szkodników. Kolejny element to jest stosowanie środków ochrony roślin, które są zarejestrowane do ekologii. To jest punkt, który jest dość istotny z tego względu, że no istnieje również lista środków, które są dopuszczone do upraw ekologicznych i której to listy powinniśmy się trzymać, jeśli myślimy o zastosowaniu jakichś czynników, które mają ograniczyć szkodniki albo choroby. I taka lista znajduje się na stronie Instytutu Ochrony Roślin. Ona jest obowiązującą listą, powinniśmy się stosować do niej. Tutaj widziałem wcześniej na czacie, ktoś podawał adres strony, czy link do strony ministerstwa, gdzie ta lista jest zamieszczona, więc warto tutaj się zainteresować i warto śledzić zmiany tej listy, dlatego że jeszcze kilka lat temu na tej liście znajdowało się około 40 środków ochrony roślin, z czego połowa to były preparaty siarkowe albo miedziowe. W tej chwili ponad 100 środków ochrony roślin zarejestrowanych jako środki ochrony roślin znajdują się na tej liście. Tutaj jeszcze a propos właśnie tych środków ochrony roślin ekologicznych, to istotną rzeczą jest też określenie, jakie środki ochrony roślin mogą znaleźć się na tej liście ekologicznej. Po pierwsze, powinny być zarejestrowane przez ministerstwo jako środki ochrony roślin, a po drugie, właśnie powinny być wprowadzone i zarejestrowane przez Instytut Ochrony Roślin i wprowadzone właśnie na tą listę środków dopuszczonych.
I nie każdy preparat, który na przykład zawiera mikroorganizmy, jest środkiem ochrony roślin. Wiele z preparatów, które istnieją na rynku, które znajdują się na rynku, nie są środkami ochrony roślin, tylko są preparatami, które zawierają mikroorganizmy, które mogą na przykład wspomagać stymulację roślin albo poprawiać właściwości glebowe, mogą być jakimiś biostymulatorami albo właśnie preparatami poprawiającymi właściwości gleby. I jeszcze jeden punkt, który wydaje mi się jest istotny, to jest stosowanie sprawdzonych produktów i programów ochrony. Nie mówię tylko o pojedynczych produktach, bo bardzo często zdarza się, że nie tylko jeden produkt może pomóc nam w ochronie roślin, ale cały system ochrony roślin. I im więcej jest tych czynników biologicznych, które możemy stosować, tym bardziej stabilne będzie środowisko i nasza ochrona również będzie pewniejsza, bardziej stabilna. Tutaj chodzi o te programy i te środki czy preparaty, które tak jak mówię, no są sprawdzone, wiadomo, że one będą działały w taki, a nie inny sposób i nie będziemy musieli jakoś tam myśleć o tym, czy coś się uda zrobić, czy zadziałają jakieś produkty, czy nie. Taką podstawą w tej chwili w ochronie roślin jest integrowana ochrona roślin. Wiadomo, istnieje pewna piramida i wszystkie czynniki, które związane są z produkcją, przygotowaniem gleby, występowaniem naturalnych czynników, które stabilizują sytuację, uprawa, to są elementy, które są bardzo ważne w integrowanej ochronie. Natomiast jeśli chodzi o stosowanie środków chemicznych, to jest tylko szczyt tej piramidy, czyli w ostateczności stosujemy integrowaną ochronę roślin. Natomiast gdybyśmy to porównali do ekologicznej ochrony roślin, to jest w zasadzie ta sama piramida, tylko różni się tym wierzchołkiem. Czyli zamiast środków chemicznych, te środki ochrony roślin biologiczne powinny być stosowane. I ochrona biologiczna w rolnictwie ekologicznym jest tym samym, czym właśnie ta metoda chemiczna, czy środki chemiczne w integrowanej ochronie roślin. A więc to jest taki zakres, o którym chciałbym powiedzieć. Jeśli chodzi o monitoring i prognozowanie, o którym wspominałem, to tutaj w naszej ofercie, w ofercie firmy Biokąt Polska, również posiadamy takie narzędzia do monitoringu, czyli pułapki feromonowe, pułapki pokarmowe. W zasadzie kilkadziesiąt pułapek feromonowych różnych do różnych upraw, czy też pułapek pokarmowych mamy w swojej ofercie. Warto stosować te narzędzia do monitoringu, dlatego że im wcześniej wykryjemy szkodnika, tym łatwiej i tym szybciej będziemy mogli interweniować i zastosować odpowiednią ochronę. Do tego jeszcze dołączyłbym właśnie tablice lepowe, które również służą do monitoringu, czyli barwne tablice lepowe pokryte klejem niewysychającym, na którym możemy odławiać owady i diagnozować je, liczyć i później interweniować w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o to wspomaganie roślin, żywienie i poprawianie zdrowotności roślin, szczególnie w tym początkowym okresie, również w naszym asortymencie mamy kilka takich produktów. Podstawowym, który w zasadzie na początku uprawy proponujemy do zastosowania, to jest preparat Rizovital, który zawiera taką bakterię Bacillus atrophoeus. To jest bakteria, która stymuluje rozwój korzeni, również pomaga w przyswajaniu substancji odżywczych, zasiedla korzenie, to jest bakteria symbiotyczna, która rozwija się w bliskiej odległości korzeni, czy na powierzchni korzeni i również rozwijając się zabezpiecza w pewien sposób korzenie przed dostępem patogenów z zewnątrz. Ale głównymi takimi czynnikami, które są wykorzystywane, to jest właśnie ta stymulacja rozwoju korzeni, stymulacja również wydzielania różnego rodzaju substancji obronnych przez roślinę. To jest bakteria, którą można stosować już od 8 stopni Celsjusza doglebowo. Można podlewać rozsadę, można podlewać nasiona czy zaprawiać nasiona tym preparatem.
Inny z preparatów, który jest w naszej ofercie, to jest preparat, który zawiera Bacillus megatherium, Trichoderma hartzianum, ale również grzyby mykorytyczne, które również powodują taką stymulację rozwoju korzeni. To jest preparat, który zawiera właśnie grzyby pożyteczne z rodzaju Trichoderma, Trichoderma hartzianum. I to tutaj również uzyskujemy podobny efekt, a więc stymulację systemu korzeniowego. Z tym, że należy pamiętać, że Trichoderma również jest takim grzybem, który zasiedla środowisko glebowe i utrudnia rozwój patogenom glebowym w podłożu. Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest takie dożywienie roślin. I ostatnio duże problemy nie tylko w uprawach, czy głównie w uprawach konwencjonalnych jest może nawet nie problemy z samym nawozem, ale z kosztami nawożenia nawozami azotowymi. Natomiast takim rozwiązaniem w zaspokojeniu potrzeb roślin na azot jest zastosowanie bakterii, które asymilują azot atmosferyczny z powietrza i my również posiadamy taki produkt, który możemy wykorzystać w uprawie dla zwiększenia ilości azotu właśnie przez asymilację tego pierwiastka z powietrza. Preparat, który zawiera azotobakter chrococcum, tak jak mówiłem, asymilujący azot z powietrza. Podobnym produktem jest preparat, który nazywany jest FreePK, tamten, o którym wcześniej mówiłem, to był FreeN. Natomiast FreePK to jest preparat, który zawiera Bacillus mucilaginosus, który z kolei zmienia formy niedostępne fosforu, potasu, ale również wapnia, żelaza, które są w glebie, ale nie są dostępne dla roślin. To jest bakteria, która właśnie prowadzi procesy, których celem jest udostępnianie roślinom substancji odżywczych. Również bakterie, które współpracują z roślinami i dzięki zastosowaniu tych bakterii roślina może przyswoić formy związków chemicznych, które są uwstecznione albo obecne w glebie, ale niedostępne dla roślin. To jest taki wektor, który pomaga w dostarczaniu substancji odżywczych. Kolejny preparat, który jest nawozem dolistnym, to jest Vermifit. To jest z kolei preparat, który bazuje na kompoście z dżownicy kalifornijskiej. Preparat, który my proponujemy do zastosowania dolistnego, a więc dodatkowe odżywienie roślin, wzmocnienie roślin i zastosowanie właśnie w celach żywieniowych roślin, aby rośliny miały dużo lepszy wigor i dużo lepiej reagowały na wszelkiego rodzaju patogeny albo szkodniki, które znajdują się w środowisku. Natomiast kolejną grupą, którą posiadamy w naszej ofercie, to są środki ochrony roślin, które są zarejestrowane w rolnictwie ekologicznym i mogą być stosowane do rolnictwa ekologicznego, ale to jest kategoria, tak jak wcześniej wspominałem, środków ochrony roślin, które znajdziecie Państwo również na liście, która jest publikowana przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Pierwszy z preparatów, na który chciałbym zwrócić Państwu uwagę, to jest preparat Naturalis. To jest preparat, który zawiera grzyba owadobójczego, Bouveria basiana. To jest preparat, który służy do zwalczania drobnych owadów w uprawach pod osłonami w tej chwili, natomiast niewykluczone, że w najbliższym czasie uda nam się rozszerzyć tą rejestrację również do wielu gatunków roślin warzywnych i do wykorzystania przeciwko szkodnikom również w uprawie w gruncie. A więc ciekawy produkt, który może być stosowany przeciwko mączlikowi, przeciwko mszycom, przeciwko przędziorkom, ale co ciekawe, może być również wykorzystywany do zwalczania drutowców w glebie. A więc szkodniki, które występują, takie jak mszyca, mączlik, wciornastek, przędziorek na nadziemnych częściach roślin, opryskujemy rośliny. To jest preparat kontaktowy, który
Po kontakcie z owadem w preparacie znajdują się zarodniki grzyba, które przerastają przez oskórek ciała. Grzybnia rozwija się wewnątrz ciała, prowadząc do śmierci owada. Natomiast to jest na nadziemnych częściach roślin, natomiast przeciwko drutowcom możemy wykorzystać preparat, podlewając po prostu rośliny. A więc bardzo ciekawy produkt, zachęcam do śledzenia na naszej stronie internetowej również jakie będą rozszerzenia i co przyniesie najbliższy czas, jeśli chodzi o rejestrację. Kolejnym produktem, który również jest insektycydem, środkiem ochrony roślin, to jest preparat Nimazal. Preparat Nimazal to jest środek, który jest wyciągiem z roślin. Zawiera jako substancję czynną azadyrachtynę A, a więc substancję z grupy limonoidów, która powstaje z ekstrakcji nasion, czy substancja aktywna powstaje w drodze ekstrakcji tej substancji z nasion miodły indyjskiej, rośliny, która nazywana jest właśnie po łacinie Azadirachta indica. Również dość szeroka rejestracja przeciwko różnym szkodnikom, zarówno tym, które posiadają aparat kująco-ssący, również szkodnikom minującym, szkodnikom zjadającym liście również. Jest to jeden z preparatów, czy jedyny w tej chwili w zasadzie preparat, czy bioinsektycyd, który ma działanie nie tylko powierzchniowe, ale również wgłębne. W około 40% może wnikać do tkanek roślin i dlatego może właśnie działać przeciwko szkodnikom, które żerują albo wysysając soki, albo żerując wewnątrz liści. Jest to preparat, który ma takie dwojakie działanie. Z jednej strony zniechęca do żerowania, ale również może w dłuższej perspektywie działa jak hormon wzrostu owadów i powoduje uwstecznienie rozwoju owadów. A więc jakieś zaburzenia w linieniu owadów, przepoczwarczeniu, składaniu jaj przez samice. Kolejny produkt, który również jest zarejestrowany do upraw ekologicznych, z tym, że ma w tej chwili ograniczone zastosowanie do upraw pod osłonami i do zwalczania mszyc i mączlików w uprawach warzywnych, to jest preparat Pyregard, który zawiera naturalną pyretrynę. Naturalna pyretryna to też jest związek, czy grupa związków chemicznych, które są pozyskiwane na zasadzie wyciągu ze złocienia dalmatyńskiego, takiej rośliny, która właśnie wydziela, produkuje, wytwarza pyretryny naturalne. Jest to preparat kontaktowy o bardzo krótkim okresie działania. Może być, pamiętajcie Państwo, że pyretryny to są związki chemiczne, które są mało fotostabilne i dość szybko ulegają biodegradacji w wysokiej temperaturze i przy udziale ultrafioletu. Natomiast ten preparat, który my mamy, bo żeby zapobiec właśnie tej biodegradacji czy fotodegradacji i termodegradacji, w wielu preparatach używany jest stabilizator, który wydłuża działanie i wydłuża ten okres rozpadu. Natomiast, ale jest to są wtedy preparaty, które nie są dopuszczone do ekologii, bo zawierają właśnie ten stabilizator, to jest piperonolobutoksyd, przepraszam, i to jest substancja niedozwolona w uprawach ekologicznych, natomiast preparat Pyregard nie zawiera tego związku. To jest preparat, który ma rejestrację do ekologii właśnie ze względu na to, że nie zawiera tych substancji dodatkowych niedozwolonych w uprawach ekologicznych. Bardzo krótki okres działania, ale również bardzo krótki okres rozpadu i pozostawania w roślinie. I kolejny produkt, który również jest na liście produktów ekologicznych, to jest preparat Lepinox. To jest z kolei preparat, który zawiera bakterię owadobójczą, która to bakteria służy do zwalczenia gąsienic, motyli, Bacillus thuringiensis, podgatunek kurstaki,
do tak jak mówiłem, zwalczania różnego rodzaju gąsienic w różnych uprawach. Działanie żołądkowe na roślinie kontaktowe, więc musi być zjedzony fragment liścia razem z bakterią, żeby doszło do tego działania owadobójczego. Kolejny z produktów to jest preparat kontaktowy na bazie olejku pomarańczowego o bardzo szerokim zastosowaniu zarówno do zwalczania owadów, jak również szkodników. Widzę, że już tutaj pani Ania ponagla, bo nie chciałbym też, żeby państwo długo jeszcze trzymać. Jeszcze kilka slajdów mam, ale pamiętajcie państwo, że tych preparatów jest coraz więcej i zarówno insektycydów, jak również preparaty grzybobójcze, choćby proste na zasadzie wodorowęglanu potasu, który też mamy w ofercie, bardzo dobrze też łączyć niektóre z tych preparatów z choćby właśnie wodorowęglan potasu z olejkiem pomarańczowym. Bardzo fajne działanie przeciwko mączniakom. Natomiast nie zapominajcie państwo również o tym, że również w uprawach ekologicznych, oprócz tych preparatów, które są zarejestrowane do upraw ekologicznych i znajdują się na liście Instytutu Ochrony Roślin, można również stosować w ochronie roślin makroorganizmy, a więc owady pożyteczne albo nicienie, które są owadobójcze, a więc drapieżców, pasożyty, owadów można również wykorzystywać do zwalczania szkodników w uprawach, czy to pod osłonami i coraz częściej również w gruncie. Mamy w tej ofercie też szereg tego typu rozwiązań, ale no, żeby nie przedłużać, to nie będę już państwa tutaj zatrzymywał. Natomiast jeśli macie państwo jakieś pytania odnośnie właśnie zastosowania makroorganizmów, mikroorganizmów, biologicznych środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych, to zapraszam na naszą stronę, zapraszam do kontaktu z naszymi przedstawicielami albo ze mną, czy proszę kontaktować się ze mną również w tych kwestiach. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję pan doktor Michał Pniak, firma Biokąt Polska. Mili państwo, ja mam takie pytanie. Jakie rozwiązania tutaj mają państwo w swojej ofercie do zwalczania przędziorka w ogórku? Tutaj chyba pani Wioletta też już mogła się wypowiedzieć na ten temat. Czy pan Michał Pniak ma w swojej ofercie tutaj takie preparaty? Proszę o włączenie mikrofonu. Tak, tak. Tak, oczywiście tutaj do zwalczania przędziorków możemy wykorzystać Naturalis albo w przypadku przędziorków również takim preparatem, który będzie działał przeciwko przędziorkom, będzie preparat Prevam, a więc ten, który jest oparty na olejku pomarańczowym. Bardzo często zdarza się, że te preparaty, szczególnie w stosunku do miękkich owadów, czy takich niewielkich owadów, nawet przy zastosowaniu na przykład przeciwko mączlikowi, również takim efektem ubocznym będzie działanie, to dotyczy różnych upraw. Na inne również szkodniki, te drobne szkodniki. Mam pytanie a propos śmietki i mączlika. Jakie rozwiązania też tutaj? No jeśli chodzi o mączlika, to podobnie. Tutaj preparat Naturalis i z drugiej strony też preparat Prevam. Natomiast jeśli chodzi o śmietkę, to jest trudniejsza sprawa, dlatego że również ciężko znaleźć w tej chwili chyba również w uprawach chemicznych jakiś środek, który mógłby zadziałać przeciwko śmietkom, czy które możemy wykorzystać. To znaczy są, ale jest ich niewiele generalnie. Natomiast jeśli chodzi o biologiczne rozwiązania i środki ochrony roślin, to w tej chwili nie ma takich preparatów zarejestrowanych. Natomiast częściowo można by wykorzystać preparaty, które zawierają nicienie owadobójcze. Tutaj chodzi głównie o nicienie Steinernema felti. Natomiast nicienie mają to ograniczenie,
że niestety w przypadku braku wody i braku wilgoci w glebie, no to te nicienie niestety nie będą skuteczne, nie będą po prostu się rozwijać. Natomiast w przypadku przygotowania na przykład rozsady na kapuście, no to możemy podlewać i w tym początkowym okresie, jeśli mamy system nawodnieniowy, to na pewno możemy wspomagać się stosując w początkowym okresie przynajmniej nicienie. Ja nie zdążyłem tam powiedzieć, bo mamy akurat takie właśnie nicienie owadobójcze Steinernema Felti w dwóch formulacjach. Jedna formulacja to jest taka formulacja do podlewania roślin, natomiast mamy również taką formulację, gdzie nicienie są zamknięte w żelowych takich granulkach o dłuższym uwalnianiu. I te granulki można by wykorzystać właśnie do takich celów albo po wysiewie na miejsce, po wysadzeniu na miejsce stałe. Te nicienie dłużej są uwalniane, więc możemy trochę wydłużyć ich zastosowanie działania. Mam takie pytanie do pani Wiolety Misiewicz, mianowicie czy w obiektach tutaj przechowalniczych mikroorganizmy mogą zmniejszyć straty przechowalnicze i wydłużyć okres przechowywania? Oczywiście, że tak, ponieważ technologię, którą słuchajcie oferujemy, to ona zwiększa aktywność biologiczną w ogóle w roślinie, czy ona jest bardziej odporna, większa jest masa sucha, czyli probiotyki wprowadzając nawet do przechowalni, to eliminują wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, ale to jest ważny etap, kiedy je zastosujemy, bo przede wszystkim możemy zastosować podczas wprowadzania warzyw na przykład do przechowalni, czyli zamgławianie, ale również jest ważne, bo nieraz jest też czyszczenie, mycie, szczotkowanie. Czyli tam, gdzie jest woda, warto zawsze wdrożyć probiotyki, żeby one już były zasilone bardzo dobrze, każde warzywo, żeby było zasilone. To jest kluczowy element, żeby to przechowalnictwo dało, znaczy żeby probiotyki dały największe efekty, tak? Tak więc jak najbardziej. Czy folia z Ecovio dorównuje tym właściwościom standardowych folii polietylenowych? Czyli generalnie ta folia spełnia te same zadanie, co folia polietylenowa, zatem głównym zadaniem takich folii jest ściółkowanie gleby, tak, ograniczenie czy nawet uniemożliwienie wzrostu chwastów jednorocznych, to trzeba podkreślić, bo dla wieloletnich ani folia biodegradowalna, ani polietylenowa nie będzie żadnym ograniczeniem. Czy jeśli myślimy o funkcji ograniczenia odparowania wody czy ogrzania gleby, tutaj mówimy o tych samych wartościach. Jeśli chodzi o wytrzymałość takiej folii, no to nasze folie o grubości 13 czy 15 mikronów, one dorównują wytrzymałości folii polietylenowych o grubości 20 parę do 25 mikronów. Natomiast nie da się tego porównać 1:1, ponieważ proces produkcji jednego, jak i drugiego produktu jest zupełnie inny, więc to jest trochę jakbyśmy porównywali jabłko do gruszki. Oczywiście da się dyskutować o rozciągliwości tych produktów, o wytrzymałości, natomiast to nie są takie same produkty, więc jeśli chodzi o tą część polową jak najbardziej, jeśli chodzi o tą techniczną, one się różnią. No, przede wszystkim dzięki temu folię biodegradowalną z Ecovio M możemy stależować i zaorać. Panie Macieju, w jakich gatunkach najlepiej się sprawdza ta folia z Ecovio? Tak naprawdę, jeśli myślimy o rolnictwie ekologicznym, to tutaj nie ma ograniczenia co do gatunków, bo wszędzie ta folia się przyda z racji tego, że będzie ona ograniczeniem dla wzrostu chwastów. Oczywiście można dyskutować o technologii, jak ją wykorzystać, bo nie wszędzie ta technologia jest dostępna. Pan Łukasz dzisiaj mówił o trudności uprawie marchwi. No, idealnie byłoby, gdyby można było taką folię wykorzystać w uprawie marchwi. No nie da się technologicznie, jest to w tym momencie może nie niemożliwe, ale bardzo trudne. Natomiast w przypadku wszystkich warzyw, na przykład produkowanych z rozsady, są dostępne sadzarki z sekcją pionową, czyli sadzarki, które nie wykonują redliny, która by niszczyła tą folię, tylko wsadzają rozsadę pionowo od góry, czy rośliny dyniowate, niezależnie czy sadzone z rozsady, czy z siewu, także no, możliwości są bardzo duże. Jeszcze takie krótkie pytanie do pana Michała Kniaka. Czy w przypadku warzyw korzeniowych są środki biologiczne, które chronią przed chorobami przechowalniczymi?
To znaczy, z tego co pamiętam, akurat my nie mamy w naszej ofercie, ale z tego co pamiętam, nie jestem pewien, ale chyba Poliversum jest takim preparatem, który gdzieś tam może być, może zabezpieczać przed chorobami przechowalniczymi, jako środek ochrony roślin. Więc tutaj też, zresztą zastosowanie wszelkiego rodzaju mikroorganizmów takich, które gdzieś tam w glebie podczas zbioru pozostają na powierzchni korzeni, bardzo często sprzyja właśnie lepszemu przechowywaniu i nie dopuszcza do rozwoju tych chorób przechowalniczych. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czas dzisiejszego webinaru powoli się kończy. Chciałabym tylko tutaj serdecznie podziękować naszym tutaj prezenterom za dzisiejszy wieczór, za poświęcenie dzisiaj, mile spędzony z nami czas oczywiście. Pan Łukasz Gębka, prezes firmy Farmy Świętokrzyskiej. Pan Bernard Zioło, NZZN, marka Vitalis. Pan Mariusz Mieszała, firma Timac Agro, pan Maciej Wita, BSF marka Ecovio, pan dr Michał Pniak, Biokon Polska, pani Wioletta Misiewicz, Prebiotik Polska i pan Sławomir Gacka, prezes firmy Prebiotics Polska. Bardzo dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejsze prezentacje, bardzo ciekawe. I uważam, że dzisiejsza liczba dyskutantów świadczy o tym, że jest to bardzo ważny temat, ekologia. Tutaj bardzo ładnie padło sformułowanie rolnictwo to misja. To pan Łukasz o tym powiedział, rolnictwo to misja, a ja dodam rolnictwo to tradycja, rolnictwo to ciężka praca, rolnictwo to zdrowa żywność. Dbajmy o zdrową żywność i dbajmy o nasze zdrowie.